Dzień dobry oficjalnie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym cyklicznym naszym spotkaniu, moi drodzy z zakresu śniadań podatkowych. Śniadań podatkowych, podczas których w nasze piątki poranne rozmawiamy sobie o tym, co najciekawszego, najbardziej istotnego, najbardziej problematycznego pojawiło się w ostatnim czasie w polskim, szeroko rozumianym systemie podatkowym. Robimy te śniadania co tydzień, więc mieliśmy taką obawę, jak wiecie, że może nie będzie o czym mówić, może nie będzie jakichś tematów bieżących. Natomiast no, raczej ta obawa została szybko przygaszona, no bo z ty tygodnia na tydzień naprawdę ruchu jest bardzo dużo, dzieje się bardzo dużo, także my też co tydzień mamy o czym rozmawiać i są to na pewno ciekawostki. Pytacie tutaj widzę na czacie o szkolenia poszczególne, które my możemy zrealizować. Padło pytanie o system kaucyjny. Tak, szkolenie z systemu kaucyjnego będzie jest zaplanowane na jesień, także będzie Daniel Więckowski takie szkolenie będzie prowadził. Drugie pytanie padło o szkolenie z fundacji księgowości fundacji rodzinnej. No powiem szczerze, nie mamy na razie takiego szkolenia w pakiecie. Bardzo ciężko jest tutaj się ogarnąć, bym powiedział z tym tematem. Natomiast myślę, że w najbliższej przyszłości będziemy w stanie coś takiego zorganizować. Dobra. Moi drodzy, pytania zostawiamy, jeszcze do nich oczywiście będę wracał, ale ja muszę przejść do części merytorycznej, bo sporo tego mamy. Zaczynamy od nowości, najbardziej gorących tematów z ostatniego tygodnia. Pierwszy temat JPK CIT, moi drodzy. No, i teraz uwaga, ciekawostka, bo była taka dyskusja. Ja wielokrotnie na moich wydarzeniach już taką ciekawostkę poruszałem, czyli kwestię tego, że Ministerstwo Finansów nie wyrobiło się z wdrożeniem ksef u z jednej strony, natomiast z drugiej strony, no cały czas twardo stoi, stało i stoi na stanowisku, że dla tych największych od 1 stycznia 2025 wchodzi to raportowanie ksiąg rachunkowych, wchodzi JPK CIT. No i na razie dalej to utrzymują, że tak. Będzie. Natomiast już moi drodzy powoli raczkiem zaczynają się z tych obietnic wycofywać. Dlaczego? Dlatego, że mamy najnowsze stanowisko, które mówi o tym, że w pierwszym roku jednak będzie JPK CIT, ale będzie. On, moi drodzy, dobrowolne, czyli raportowanie danych do 2026 roku ma być generalnie dobrowolne, a skoro będzie dobrowolne, no to tak jakby JPK CIT generalnie moim zdaniem do końca nie wchodził jednak w życie, więc de facto zostaje on przesunięty. Więc wszystkie te moje tak jakby założenia, czy ta, takie opowieści o tym, że JPK CIT będzie przesunięty, na razie wydają się realnie sprawdzić. Czyli wejdzie. Ale na zasadzie dobrowolności. Nie? Ktoś tu pyta, pani Agnieszka pyta, kto by dobrowolnie wysyłał. No właśnie, o tym pani Agnieszko dokładnie mówię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, jak wiecie, już o tym wielokrotnie mówiliśmy: idą te duże, no takie potężne zmiany w podatku od nieruchomości. No tam trochę taki, bym powiedział. Yy... Tryb postępowania przez Ministerstwo Finansów został wybrany nie do końca szczęśliwy, no bo oni najpierw wrzucili projekt ustawy bez jakiejś dyskusji szerszej, a potem byli zdziwieni, że ludzie tę ustawę krytykują. No teraz w tym tygodniu trwały takie konsultacje uzgodnieniowe. Część doradców, część środowisk została zaproszona przez Ministerstwo Finansów do dyskusji o tym nowym projekcie podatku od nieruchomości. Nasi przedstawiciele również oczywiście na tym Spotkaniu byli. No i moi drodzy, muszę powiedzieć tak, że już widzimy, że Ministerstwo Finansów troszeczkę zaczyna ulegać i troszeczkę zaczyna, bym powiedział, zmieniać swoje podejście do tego, jak duża rewolucja w podatku od nieruchomości nas jednak będzie w tym zakresie czekała. Natomiast całe konsultacje pokazują jedną zasadniczą rzecz, a mianowicie to, że chyba Ministerstwo Finansów nie zdawało sobie do końca sprawy, jak Szerokiego tematu dotyka, tak, jak dużo kwestii, jak dużo budowli, budynków czy innych urządzeń przez te zmiany, czy obok tych zmian może w podatek od nieruchomości wchodzić. No i tak naprawdę ko konsultacje odbywały się o dyskusjach o poszczególnych, moi drodzy, elementach typu hale namiotowe, kontenery, sieci telekomunikacyjne, obiekty hydrotechniczne, sieci przesyłowe, zbiorniki różnej maści, transformatory, więc tak naprawdę no, generalnie chodzi o to, żeby teraz Chyba te dyskusje o podatku od nieruchomości będą polegały na tym, że każde poszczególne urządzenie, budowle, budynek będziemy rozpatrywać indywidualnie. No zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. Czekamy, moi drodzy, na, na jakieś kolejne ruchy ze strony Ministerstwa Finansów, czekamy na poprawki projektu, czekamy na jego doprecyzowanie, no mam nadzieję, że tutaj jakiś ruch taki w dobrą stronę zostanie wykonany. Natomiast pamiętajcie jednocześnie i tutaj muszę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, że są te konsultacje uzgodnieniowe, to, że gdzieś w jednym, w drugim, w trzecim miejscu ministerstwo się ugnie, czy powie coś innego, to nie zmienia jednak faktu, że zmiany w podatku od nieruchomości. Muszą wejść i te zmiany od 1 stycznia 2025 wejdą. Także my trzymamy rękę na pulsie, będziemy Was na bieżąco informować, co i w jakim zakresie finalnie ma się generalnie w podatku od nieruchomości zmienić. Dobrze, druga rzecz, trzecia, zmiany, zmiany na początek. Nie trzecia rzecz Wasza, ulubiona, bardzo często, bardzo dużo na ten temat ja pytań dostaję, więc też od razu odpowiem, a mianowicie składka zdrowotna. No i tutaj niestety chyba nie mam dla Was z dobrych wiadomości, bo jakiś czas temu, pamiętacie, gruchnęła wiadomość, że jest projekt, że tam trzecia droga przedstawiła jakiś projekt założeń zmian w składce zdrowotnej. Moi drodzy, no mija miesiąc, mija drugi miesiąc, mija trzeci, a tam się cholera nic nie dzieje, tak, tam nie za wiele mamy ruchu, nie mamy konkretnego projektu, nie mamy konsultacji, nie mamy dyskusji, tak, gdzieś coś czasem jakiś wypłynie, no news, że tu tu ktoś coś powiedział o składce zdrowotnej, tutaj Ministerstwo Zdrowia, może będzie trzeba zmiany wyprowadzić. Tu, tu ktoś z trzeciej drogi znowu się wypowiada, że to jest ich priorytet. Natomiast, no, niestety za dużo ruchu nie mamy. No i mnie to osobiście, moi drodzy, martwi, bo im więcej czasu upływa, tym mniej jest czasu na to, po pierwsze, żeby te zmiany wprowadzić sensownie, po drugie, żeby tak naprawdę ta rewolucja w składce zdrowotnej, pozytywna rewolucja została dokonana w takim wymiarze, jak my byśmy sobie tego, moi drodzy, życzyli. Także jest, jest ryzyko takie, po pierwsze, że te zmiany w składce zdrowotnej to jednak nie będą duże, a kosmetyczne, na przykład w zakresie wywalenia składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwanych. To taki chyba punkt, który raczej wejdzie, nie? Po pierwsze, po drugie, niestety, tutaj też rozmawiałem wczoraj z Izą Leśniewską. No ona taką obawę wyraża, że ten temat składki zdrowotnej może być troszeczkę, tak jakby powtórką polskiego ładu. Czyli zrobią na ostatnią chwilę, zrobią na szybko, zrobią na kolanie, nie przedyskutują i się okaże, że z pozytywnych zmian wyjdzie jak zwykle, czyli znowu będziemy musieli 5 tysięcy razy nowe przepisy interpretować. I oceniać, komu i w jakim zakresie to się w ogóle opłaci. Także ja tutaj apeluję, oficjalny apel zgłaszam, drodzy Państwo z rządu, przyspieszcie trochę ruchy ze składką zdrowotną, no bo już wcale tak dużo czasu na te zmiany nie zostało. Nie? Dobra, okej okay, moi drodzy, co dalej? Sygnaliści też kolejna zmiana. Jak wiecie, weszły te przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, natomiast pojawił się problem. Proszę, problem albo i nie problem. Od kiedy te przepisy mają być egzekwowane? Czyli od kiedy mają być procedury wewnętrzne, zgłoszenia wewnętrzne, od kiedy my możemy zostać ukarani za brak procedur, za brak zasad dotyczących ochrony sygnalistów? I tutaj oczywiście przepisy raczej są moim zdaniem jasne i mówił o tym, że są to trzy miesiące od wejścia w życie ustawy, do ogłoszenia ustawy, czyli powinien to być tam 25 września, natomiast dziennik Gazeta Prawda zadał oficjalne pytanie do Ministerstwa Finansów no i w odpowiedzi dostał informację, że no raczej te obowiązki w zakresie procedur wewnętrznych, kary, to będą dopiero od stycznia 2025 roku. Więc w sumie jak zwykle u nas bałagan totalny, czyli niby przepisy wchodzą, ale nie wchodzą, albo niby musimy mieć już we wrześniu, ale jednak od stycznia, kary raczej od stycznia. Więc, no, jak zwykle prosta regulacja, proste zasady, proste, obowiąz proste no, obowiązki nałożone na przedsiębiorców. Natomiast nikt do końca, do ostatniej chwili pewnie nie będzie wiedział, jak te obowiązki egzekwować i w którym momencie ta, to egzekwowanie powinno już realnie nastąpić. Także jest, pojawił się jakiś bałagan po stronie tej ustawy o sygnalistach. Ja oczywiście będę pas informował, jak tylko. Tylko już jakieś oficjalne dane w tym zakresie dostaniemy. Natomiast na marginesie, oczywiście przypominam i zaznaczam bardzo wyraźnie, że biura rachunkowe, kancelarie i wszystkie inne podmioty, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, takie reguły, takie zasady dotyczące sygnalistów powinny jak najbardziej, moi drodzy, wprowadzić, bo to już jest. Ten czas, niezależnie czy to wrzesień, czy to styczeń, raczej wrzesień, więc pilnujmy tego moi drodzy. Dobra. Jeżeli chodzi o JPK, bo tu było pytanie, czy to jest luźny, luźna dyskusja, czy to jest jakiś przepis. Pojawiła się nowa wersja rozporządzenia dotyczącego JPK, i tam jest ta informacja, że JPK będzie dobrowolny. To znaczy projekt rozporządzenia, który wskazuje, że będzie to dobrowolne, więc to nie jest luźna wypowiedź gdzieś tam na konferencji prasowej, tylko to wynika z aktu prawnego, projektu aktu prawnego. Nie? Pani Iwona pyta o tych sygnalistów. Jeszcze Pani Iwono, biura rachunkowe, kancelarie, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wszyscy muszą być sygnalistów, niezależnie od wielkości. Pozostałe firmy, które nie działają w szeroko rozumianej, jak to jest definiowane branży finansowej, to te podmioty tylko wtedy, kiedy zatrudniają powyżej 50 pracowników. W ten sposób to będzie generalnie wyglądało. Dobra. Lecimy, moi drodzy, dalej z nowościami, lecimy dalej ze zmianami. Tu padło pytanie wcześniej, ja już na to pytanie odpowiadam. Czy dwie rzeczy? Po pierwsze, mamy, moi drodzy, projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami. I tutaj będzie nowelizacja. To będzie nowelizacja nie tylko w zakresie samych opakowań, ale będzie też nowelizacja w zakresie VAT-u, a konkretnie właśnie kwestie związane z kaucjami i opakowaniami zwrotnymi. Tutaj mają zostać wprowadzone zmiany, czyli generalnie będzie kaucja pobierana na każdym etapie, będzie ją pobierał dystrybutor, producent, natomiast, moi drodzy, operator będzie deklarował, będzie wpłacał do Urzędu Skarbowego. Także mówiąc w największym skrócie, idzie dość duża rewolucja. Tutaj, jak ktoś ma Linkedina, to odsyłam do artykułu, który na Linkedinie poczynił mój kolega Daniel Więckowski w zakresie właśnie tych opakowań zwrotnych. Ta rewolucja przypomina mawej w życie 1 stycznia 2025 roku. Padło pytanie, czy będziemy o tym nagrywać? Tak, tak jak mówię, już niebawem pojawi się harmonogram na wrzesień-październik, tam również będzie taki rozdział pod tytułem zmiany VAT i tam będzie również kwestia związana, dość szeroko omówiona z tymi kaucjami czy z tym systemem generalnie kaucyjnym. Dobra. Co dalej, moi drodzy, jeszcze mamy z takich nowości, z takich ciekawostek. O, to jest hit, hit sezonu. Ministerstwo Finansów zapowiada, moi drodzy, że będzie infolinia do skarbówki, czyli będzie jeden numer do skarbówki, będzie można dzwonić do kontaktów z Urzędem Skarbowym. Czyli na tej infolinii KAS będzie kolejka tematyczna utworzona pod tytułem Kontakt z Urzędem Skarbowym. No i to ma, moi drodzy, w założeniu uprościć nam życie. To ma w założeniu, no po prostu, Udrożnić kanały komunikacji z urzędami skarbowymi. Tak, Ministerstwo Finansów to sobie wymarzyło, wypatrzyło. Natomiast moje doświadczenia w kontaktach ze Skarbówką i moje doświadczenia w kontaktach z infolinią Kasu pokazują jednak, że raczej stworzenie samej infolinii problemu nam w tym zakresie do końca nie rozwiąże. Natomiast to chciałbym wierzyć, że to, co mówi ministerstwo, rzeczywiście jakieś tam podstawy, moi drodzy, ma. Dobra. Ok, dobra, co ja tutaj patrzę jeszcze na czat, może rzucę okiem, biura rachunkowe bez pracowników też musi mieć procedury, I tak jak tu ktoś słusznie zauważył, już nie będę wdawał się w szczegóły, odsyłam Was oczywiście do naszych webinarów, szkoleń na naszej platformie o sygnalistach, całkiem sporo tego mamy, przypominam, że dla abonentów Akademii LTCA udostępniliśmy bezpłatnie procedury sygnalistów, które możecie u siebie wdrożyć, nie, natomiast wracając do tego pytania, które padło na czacie, tak, to jest procedura, prosta zależność. Mamy taką zależność u nas. Jeżeli jest podmiot, który jest objęty AML-em, tak, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, między innymi to są biura rachunkowe, to ten podmiot z automatu będzie wpadał w przepisy dotyczące sygnalistów. Gdzie tu jest sens, gdzie tu logika? Proszę mnie o to, moi drodzy, nie pytać. Ja tych przepisów nie ustalałem. Natomiast no niestety, ale tak one będą wyglądały. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobrze, moi drodzy, eee, dobra. Dobra, dobra, co dalej? O, podatek minimalny pojawiła, gruchnęła w ostatnim czasie. Nie wiem skąd gruchnęła w ostatnim czasie taka wiadomość, że może by ten podatek minimalny polski usunąć. Może on nie jest potrzebny, może będzie wchodził ten globalny minimalny, to już tych gigantów wielkich, światowych będziemy dociskać. To po co jeszcze ten nasz polski minimalny ma być? No i taka informacja gdzieś tam gruchnęła. Oczywiście od razu trafiło to do Ministerstwa Finansów, które to wypowiedziało się w temacie. No, myślę, że bardzo jasno i klarownie i powiedziała w sposób następujący. Po pierwsze, polski podatek minimalny to co innego niż globalny podatek minimalny. Po drugie, nie planujemy w żadnym stopniu usuwania polskiego podatku minimalnego. Także mówiąc w skrócie, jest i będzie ten podatek minimalny, ma się on dobrze i nie ma żadnych planów co do jego usunięcia. Wszelkie informacje o odnośnie ewentualnego usunięcia przepisów dotyczących podatku minimalnego. Na chwilę obecną na razie traktować w sferze bajek. Dobra. Co dalej, moi drodzy, mamy bardzo ważną rzecz, dosłownie sprzed trzech dni, a mianowicie Rada Ministrów przyjęła projekt zmian związanych z ustalaniem pomocy de minimis. Tutaj mają być zmiany dotyczące zarówno okresu, który będzie badany pod kątem tej pomocy de minimis, czyli będą te, de minimis, czyli będą te 3 miliony lata, ale ma też zostać zwiększony limit, moi drodzy, z 200 do 300 tysięcy euro. Na razie jest to projekt przyjęty przez Radę Ministrów. Natomiast, Oczywiście będziemy Was też na bieżąco informować, czy coś w tej pomocy de minimis nam się jeszcze w tym zakresie zmieni. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o nowości legislacyjne, jakieś tam yy, projekty ustaw czy projekty rozporządzeń. Natomiast teraz przechodzimy sobie już do poszczególnych podatków. Klasycznie zaczniemy od Pitu. No i mam dla was hitową interpretację. Ona jest co prawda troszeczkę wcześniejsza niż ostatni tydzień, ale wcześniej o niej nie mówiliśmy, więc ja dzisiaj moi drodzy będę o tym wam opowiadał, a mianowicie e, interpretacja dotyczyła inżyniera. Pan inżynier, który nie miał jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej, opłacał sobie naukę na studiach jakichś tam podyplomowych, żeby no, zdobyć nowe kwalifikacje i osiągać przychód. No i potem tą działalność założył. No i wpadł na taki pomysł, że może ja te wydatki na te studia bym zaliczył sobie do kosztów podatkowych już tej nowej działalności, no bo przecież te wydatki mi się przekładają na moje przychody, więc, no, mimo, że poniesione wcześniej, to są związane z działalnością gospodarczą. No i moi drodzy, Chciałbym e, zwrócić uwagę, że Fiskus powiedział, że okej, okay, pozytywna interpretacja, że jak najbardziej takie wydatki pan tutaj inżynier do kosztów może wrzucić. I jakkolwiek bym się nie zgadzał z tą interpretacją, bo oczywiście, że się z nią zgadzam, uważam, że jest dobra i korzystna, to chciałbym spytać jednocześnie, dlaczego dopiero tydzień no, na poprzednim śniadaniu podatkowym mówiłem wam o interpretacji, gdzie w analogicznej sytuacji Fiskus nie zgodził się na wrzucenie do kosztów kosztów aplikacji adwokackiej którą również docelowy adwokat opłacał przed założeniem działalności gospodarczej. No ja nie wiem, czy Fiskus dostrzega jakąś taką, czy organy podatkowe dostrzegają jakąś taką znaczącą biznesowo-podatkową różnicę pomiędzy inżynierem, a, a prawnikiem, że jednemu pozwalają, drugiemu nie. No nie wiem, bo zostawiam to w sferze luźnych domysłów i spekulacji. Natomiast no chciałbym zwrócić uwagę, ta interpretacja jest pozytywna, natomiast no niestety nie jest to linia dla wszystkich, nie, dla wybranych tylko te studia, te edukacja przed rozpoczęciem działalności może być kosztem podatkowym. Dobra. Dalej, moi drodzy, mamy fajną interpretację, czy fajne interpretacje dotyczące sprzętów przekazywanych pracownikowi. No i jak dobrze wiecie, jeżeli mamy taką historię, że mamy mamy firmę, mamy pracownika, ten pracownik dostaje od firmy jakiś sprzęt i z tego sprzętu korzysta na cele prywatne, no to może się pojawić ryzyko, że po stronie tego pracownika powstanie przychód. Patrz samochody, na przykład służbowe wykorzystywane na cele prywatne, prawda? Natomiast no możemy temu pracownikowi udostępnić również inne sprzęty. No i interpretacje, o których chciałem wam powiedzieć, dotyczyły takiego tematu jak telefony i routery. No i oczywiście wie. Wiecie, tu wieloletnia była dyskusja, no, kiedyś organy podatkowe mówiły, że jak pracownik dostaje telefon i dzwoni też na cele prywatne, to będzie po jego stronie przychód. Natomiast, no, pojawił się pewien duży problem, a mianowicie problem związany z tym, jak to liczyć. No, co, będzie ktoś siadał i co miesiąc billing, rachunek czyli telefon po telefonie, SMS po SMSie przeglądał, co na służbowe, co na prywatne, a przy routerze to już w ogóle nie wiem, tak? Analiza ile stron Prywatnie obejrzał, a ile służbowo, na no absurdalne historie. No i tutaj od razu Wam zaznaczę, że fiskus zaczął się z takiego durnego, no powiem wprost, podejścia wycofywać. Czyli zaczął mówić o tym, że no dobra, słuchajcie, no jeżeli jest tak, że są sprzęty, które nie jesteśmy, znaczy przekazujemy pracownikowi na cele służbowe, ale on mógłby z nich korzystać również na cele prywatne, ale nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ustalić, określić ile, jaka część, w jakiej wartości on Wykorzystywał ten telefon czy router na cele prywatne, to przychód po jego stronie nie powstanie. Także dobre, korzystne interpretacje. No ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy, moi drodzy. No dobra, lecę dalej. Kolejna korzystna interpretacja. Rowery elektryczne, tak? Też mamy interpretacje dotyczące tego. Tu akurat przedsiębiorcy, pytanie takie: kupił sobie przedsiębiorca rower elektryczny, odli chciał odliczyć VAT, chciał zaliczyć do kosztów, czy może to zrobić, mimo iż istnieje ryzyko, że będzie ten rower wykorzystywał również na cele prywatne. No ta dyskusja się od wielu lat toczy. Przypomnę Wam tylko słynną interpretację z księgową, która kupiła rower i kazali jej robić kilometrówkę do tego roweru, czy jedzie do pracy, czy jedzie po bułki. No tutaj, i te najnowsze, moi drodzy, interpretacje raczej idą w kierunku pozytywnym, czyli idą w kierunku takim. Jeżeli kupujesz na cele służbowe, będziesz wykorzystywał na cele służbowe, to nawet potencjalne ryzyko, bym powiedział, wykorzystania na cele prywatne nie powinno zabraniać ci czy to odliczenia VAT-u, czy to rozpoznania kosztów podatkowych. Także tutaj raczej idzie to w pozytywnym kierunku. Ja się bardzo cieszę, bo no, no przepraszam bardzo, ale już te interpretacje, że tam kilometrówka do roweru, czy kilometrówka do psa, no to już jakby chyba się zorientowali y, tworzący te interpretacje, że bardziej powoduje to uśmiech niż jakiś y, strach ze strony potencjalnych użytkowników tego typu sprzętów czy zwierząt. To użytkowników zwierząt, no właśnie. No, bo tak fiskus też się wypowiada, pies w kosztach tylko jak jest użytkowany na cele firmowe. No dobra, lecimy moi drodzy, dalej. Teraz temat dość poważny, na co chciałem zwrócić uwagę, ja co praktycznie na każdym naszym spotkaniu o tym mówię. No i y, ten temat się nasila. Mamy w ostatnim czasie duży wysyp interpretacji indywidualnych, interpretacji dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj, jak dobrze wiecie, jak szedł polski ład, było dużo tych, dużo ludzi, dużo menadżerów, dużo y, przedsiębiorców przechodziło na ryczałt No i w dużej ilości przypadków, jak dobrą klasyfikację sobie zrobili, no to mogli wpaść w fajną stawkę ryczałtu, na przykład stawkę 8,5%. Tak? I nawet mieli na to interpretację, nawet mieli na to Gusy I raczej sprawa była w miarę czysta. Natomiast no, po już jak opadł dość mocno kurz po polskim ładzie, no to Fiskus zaczyna, moi drodzy, się upominać o tych menadżerów, i z jednej strony w ostatnim czasie pojawiały się no, coraz więcej negatywnych interpretacji, czyli interpretacje, które jeszcze raz jakiś czas temu mówili, że taka i taka działalność może być na 8,5%. Teraz już zaczęli stwierdzać, że to jednak może nie 8,5, a 15% z jednej strony, z drugiej strony. Strony, no słyszymy coraz mocniej o wzmożonych kontrolach w zakresie ryczałtów, w szczególności przy tych stawkach niższych. Także ja tutaj mogę powiedzieć tylko tyle. Kochani, jeżeli Wy albo Wasi klienci jesteście na ryczałcie, jeżeli stosujecie jakąś preferencyjną stawkę ryczałtu, pamiętajcie, że żeby ograniczyć Wasze ryzyko w postaci zakwestionowania tej stawki ryczałtu, dobrze mieć gust swój, dobrze mieć interpretację, ale przede wszystkim dobrze jest mieć. Fajnie, mądrze, zapisaną umowę i zakres czynności, tak, żeby nie budziło to wątpliwości, że czynności, które wykonujemy, to będą czynności na 8,5%. Dobra. Lecę dalej, patrzę, co ja tu jeszcze dla Was dzisiaj. Przygotowałem. No tu może to jest już taki poboczny wątek, ale to ja to ja lubię takie historie, bo to pokazuje no, o co chodzi w tym systemie. Nie? Tutaj problem się pojawił taki fajny artykuł na dzienniku gazecie prawnej, że Fiskus zwraca pieniądze firmom. Nie? Za co zwraca pieniądze, a mianowicie zwraca pieniądze w przypadku, kiedy na przykład mamy cudzoziemca, cudzoziemiec powinien zapłacić podatek, na przykład ponad 1000 zł, no nie może tego zrobić, nie ma w w Polsce rachunku nie może przelać, firma polska, biuro za niego ten, ten podatek wpłaca. Czyli fiskus podatek dostaje, natomiast zaczął te pieniążki zwracać, wskazując, że jest to moi drodzy e, niestety, ale e, no, niezgodne z przepisami, bo za kogoś podatek można zapłacić tylko generalnie do tysiąca złotych, więc fiskus tych pieniędzy nie chce. Lepiej nie brać tych pieniędzy, lepiej wstrzymać postępowanie, lepiej ścigać tego człowieka, niż po prostu przyjąć kasę od innego Podmiotu, który zgodnie z umową z tym człowiekiem za niego te pieniądze wpłaci. Logiki Mało rozsądku, mało, ale ja rozumiem, że lubią się poprztykać z podatnikami Fiskus, więc zapraszam serdecznie. Przypomnę jednocześnie, że był jakiś czas temu pomysł, żeby kwota podatku, którą możemy za kogoś innego wpłacić, została podniesiona z 1000 do 5000 zł, co było rozwiązaniem rozsądnym. Natomiast według moich najlepszych, moi drodzy informacji, ten projekt umarł śmiercią naturalną, pojawił się i nikt już do niego nigdy nie Wrócił. Także fantastycznie. Dobra, co jeszcze z pitu? Może jeszcze ze dwie. Rzeczy. Po pierwsze, będą nowe wzory formularzy PIT 8AR. To tak bardziej informacyjnie. Tutaj chciałbym Wam tylko zaznaczyć, że te formularze PIT 8AR jakoś tam znacząco się nie zmienią, natomiast jakieś zmiany techniczne będziemy mieli. Na razie jeszcze się nie wczytywałem w to, co będzie w PICie 8AR nowym. Przypominam tylko, że pit 8AR, które będziemy składać w przyszłym roku, za rok 2024, będziemy składać już na tym nowym wzorze. Dobra. Lecę dalej. O, to jest bardzo ciekawa, moi drodzy, historia. Oczywiście temat rzeka, jak zwykle, ale może ja powiem tak. Był sobie gość. Gość kupił sobie nieruchomości, kupował nieruchomości, odliczał VAT i chciał te nieruchomości wykorzystywać w działalności gospodarczej. Nawet zaczął je w działalności wykorzystywać. Potem przestał je w działalności wykorzystywać, no generalnie mogę powiedzieć w skrócie, miał nieruchomości, które były w założeniu działalności, ale generalnie z działalności wykorzystywane nie były. Sprzedawał te nieruchomości, również na fakturę normalnie je sprzedał, nie? Natomiast pojawiło mu się pytanie, czy w takim przypadku, że on kupił, sprzedał, tu faktura, tu faktura, ale generalnie nie wykorzystywał tych nieruchomości w działalności gospodarczej. Generalnie e, historia była taka, że on korzystał z nich prywatnie i tak naprawdę nie wywodził Skutków działalności, to do którego źródła przychodu idzie, jakby ta, według jakiego źródła przychodów powinien rozliczyć sprzedaż tych nieruchomości? Czy działalność gospodarcza, czy może po prostu źródło to nieruchomościowe? No i Fiskus mu tutaj powiedział, że słuchaj, stary, no generalnie musisz to zrobić z działalności gospodarczej, Sprzedaje, kupiłeś na działalność, nawet jak nie wykorzystywałeś, nawet jak wycofałeś, to VAT odliczyłeś, więc musisz to sprzedać z działalności. Ten gość był akurat na ryczałcie 10%, więc tak mu to kazali opodatkować. Ja nie będę się wdawał w szczegóły i oceniał skuteczności, czy może nie inaczej słuszności stanowiska fiskusa w tym konkretnym przypadku. Natomiast to mówię o tej interpretacji, że w wyroku, bo to wyro interpretacja, potem wyrok, mówię o tym, żeby zwrócić Wam uwagę po raz kolejny na to, że dalej mamy gigantyczny problem z kwestiami związanymi z zakupem, sprzedażą nieruchomości, określeniem źródła przychodu i określeniem, kiedy ja to robię w ramach działalności gospodarczej, a kiedy nie. A jeżeli już mówimy, moi drodzy, o działalności gospodarczej i ciekawych interpretacjach, to mamy wyrok w USA we Wrocławiu. Wyrok w bardzo ciekawej sprawie. Był sobie gość i gość skupował samochody i te samochody sprzedawał. Natomiast miał taką zasadę i taką metodologię, że gdzieś tam ściągał samochód z zagranicy, może nawet ten samochód gdzieś tam remontował, natomiast każdy z tych samochodów sprzedawał po upływie 6 miesięcy od jego nabycia jako towar używany, no i wymyślił sobie, że będzie to robił bez podatku, że on to robi prywatnie, że on to robi hobbystycznie. Nawet we wniosku o interpretację napisał, że handluje tymi samochodami uwaga, wyłącznie dla ćwiczenia umysłowego w walce ze skutkami stosowania silnych leków. Ludzie mają pomysły w tych wnioskach o interpretację. No i on powiedział tak, słuchajcie, ja nie robię tego zarobkowo, ja nie kupuję i nie sprzedaję samochodów, żeby na tym zarobić, tylko dla mnie to jest forma terapii. Nie? No i może was zdziwię, ale zarówno Fiskus, jak i w USA, no, nie łyknęli tego podejścia, no i powiedzieli: słuchaj, no, cieszymy się, że to jest dla ciebie forma terapii, natomiast jednocześnie ta twoja forma terapii wyczerpuje zdaniona prowadzenia działalności gospodarczej. I taki zakup, handel samochodów na dużą skalę, nawet jak kupujesz i sprzedajesz po pół roku, powinien być opodatkowany jako działalność gospodarcza. Także uważajcie, moi drodzy, no, handel samochodami nie może być terapią w tym przypadku. Dobra. OK, lecimy dalej. Przechodzimy już do cit -u. Po pierwsze, moi drodzy, mamy wyjaśnienia, odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą polskiej strefy inwestycji, dotyczące zwolnienia w polskiej strefie inwestycji. Odpowiedź na interpelację poselską udzielił jakby kto inny jak pan Jarosław Neneman, jeszcze o nim dzisiaj będzie. No i tutaj był problem dotyczący, moi drodzy, tego czy, czy jeżeli ja mam jakąś nową inwestycję w ramach PSI, to czy zwolnienie dotyczy tylko tej konkretnej inwestycji, czy może być rozszerzona, już nie będę wdawał się w szczegóły. Generalnie interpretacja, czy interpolacja poselska jest jak najbardziej tutaj korzystna. Odpowiedź na interpelację poselską jest jak najbardziej korzystna. Jednocześnie przypominam, że jeżeli macie PSI, działacie w PSI, to jest jeszcze moi drodzy interpretacja ogólna, tam bodajże z października 2019 roku, która też w tym temacie się wypowiada. Dobra, co dalej, jeżeli chodzi o CIT, tak sobie tutaj patrzę. O, to jest bardzo ważne. Podatek od przychodów z budynków. Moi drodzy, mamy taki podateczek od przychodów z budynków, czyli podatek, powiedzmy sobie, majątkowy. Natomiast pojawiło się pytanie, co w przypadku, jeżeli ja nie mam budynków jako takich, a ja posiadam tylko lokale, nawet jeżeli to są lokale, lokale usługowe, lokale niemieszkalne, ale jestem właścicielem tylko lokali, czy ja jako właściciel lokali będę podchodził pod podatek od przychodów z budynków? No i tutaj uwaga, pozytywna interpretacja, nie będę, czyli no bardzo musiało to być takie wymagające umysłowo ćwiczenie, natomiast po tym ćwiczeniu Fisku stwierdził, że lokal to nie budynek. Gratulujemy, także moi drodzy, właściciele tylko lokali albo lokali nie będą musieli, pod, nie podpadają pod podatek od przychodów z budynków. Dobrze, okej, okay. idziemy moi drodzy dalej. I teraz e, kolejna kwestia cit Dzisiaj tak bardzo nieruchomościowo nam wychodzi, bo przed chwilą o podatku od przychodów z budynków. Teraz o definicji spółki nieruchomościowej. Chciałbym Wam zwrócić uwagę, że tu oczywiście jest problem dotyczący tego, e, e, która spółka, jakie warunki musi spełnić, żeby być spółką nieruchomościową, żeby była uznana za spółkę nieruchomościową. Tam oczywiście e, podkreślam, że ten, jednym z warunków jest to, że nieruchomości muszą stanowić co najmniej tam e, połowę. Sumy były na wartości sumy bilansowej, tak? Tam powyżej 10 milionów złotych. No i tutaj oczywiście pojawiło się pytanie, co my bierzemy przez tą sumę bilansową, jakie wartości bierzemy. Czy jeżeli mam spółkę córkę, to wartość udziału w tej spółce córce, czy wartość nieruchomości tej spółki córki, tam były dyskusje cudawianki. Generalnie w ostatnim czasie zaznaczam tylko, że Fiskus stanowisko zmienił i każe nam już brać wartość nieruchomości, a nie wartość udziałów. Ja chciałem zwrócić uwagę, że to jest zasadnicza różnica, bo mogę mieć spółkę, która ma Nieruchomości bardzo drogie, a wartość działów jest stosunkowo niska. Więc tutaj, no, raczej te interpretacje idą, w ta, in, ta interpretacja pojęcia spółki nieruchomościowej idzie w kierunku niezbyt korzystnym. Dobrze. Co dalej? Kończy cit estońskiego jak zwykle, w związku z tym, że mamy tylko tydzień, więc znalazłem jedną ciekawą interpretację dotyczącą CIT-u estońskiego. Moi drodzy, w tym zakresie kwestia jest taka: mamy spółkę na CIT-ie estońskim, ta spółka daje darowiznę do fundacji, tak? ale fundacja jest tą spółką powiązana, czyli jakieś tam powiązania, na przykład osobowe, pomiędzy spółką na CIT-ie estońskim a fundacją występują. No i pojawiło się pytanie, czy jeżeli taka spółka da tej fundacji darowiznę, nawet na jakiś cele tam powiedzmy wyższej użyteczności publicznej, to czy będzie to potraktowane jako ukryte zyski, no i fiskus oczywiście co powiedział, jak najbardziej tak, skoro dajesz darowiznę fundacji, a pomiędzy spółką na CIT estońskim, a fundacją te powiązania występują, to mamy tutaj do czynienia z przypadkiem ukrytych zysków w cit a więc koniecznością opodatkowania takiej darowizny. Cudownie. No dobrze. Lecę dalej. Mamy moi drodzy zostawy dana w ostatnim czasie. Ja nie wiem, czy ja o tym mówiłem. Chyba nie, bo chyba uz uzasadnienie dopiero później się pojawiło. 16 lipca 2024 pojawiła nam się moi drodzy nowa kolejna opinia zabezpieczająca. No do dość złożonej w tym przypadku transakcji, czyli było tak. Transakcja była taka: wymiana udziałów Połączenie transgraniczne odwrotne, tak? czyli mieliśmy wymianę udziałów, a potem transgraniczne połączenie odwrotne. Nie będę tu się wdawał w szczegóły, bo to szkoda czasu i energii. Natomiast tylko chciałbym zwrócić uwagę, że w tej, ta opinia zabezpieczająca, którą Fiskus w tej sprawie wydał, jest opinią korzystną, czyli mówiącą o tym, że jeżeli nawet tak skomplikowana operacja gospodarcza jak wymiana, transgraniczne połączenie i tak dalej, są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to w tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z obejściem prawa. Podatkowego. Także tutaj zaznaczam, bo w ostatnim czasie ja oczywiście nie chciałbym nikogo tam namawiać i nie chciałbym jakoś mocno liberalizować naszego podejścia. Natomiast ja uważam osobiście, że większość operacji gospodarczych, które na pewno mogą jakoś pobocznie również korzyść podatkową przynieść, ma czy jest, jesteśmy w stanie do nich znaleźć sensowne, mądre i rozłożyste uzasadnienie ekonomiczno-gospodarcze. Więc no to ryzyko klauzuli obejścia prawa ono zawsze jest, ale Moim zdaniem, to ryzyko generalnie rynkowo nie jest tak duże i nie jest tak rozległe, jak niektórzy go malują. Dobra, okej. Okay. Co dalej, moi drodzy? Eee, no tutaj było, no, powiem wam tak. No, teraz poruszę temat, który no mnie osobiście martwi, znaczy z perspektywy fiskusa, bo sąd wypowiedział się korzystnie. Natomiast był sobie informatyk, jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników. No i ten informatyk kupił sobie samochód, już przechodzę do VAT-u. O, może tak jeszcze zasugeruję. Ten informatyk kupił sobie samochód i chciał odliczyć 100% VAT-u. No i stwierdził, że on tym samochodem będzie jeździł tylko na cele służbowe, ba. Nawet ten informatyk sam sobie, takie mamy przepisy, sam sobie napisał regulamin, że on zakazuje sobie jeździć na cele prywatne. Nie, czyli nie miał samochód, powiedział, że będzie jeździł na cele służbowe, zakazał sobie jeździć na cele prywatne, zwrócił się do fiskusa, a fiskus mu powiedział tak. Słuchaj, stary, no, jeżeli ty masz jednoosobową działalność i ty masz ten samochód, no to i jeszcze pewnie masz tą działalność w domu, czyli będziesz parkował pod domem, no to nawet jak ty nam powiesz, że nie będziesz jeździł na cele prywatne, nawet jak ty masz regulamin, to my ci nie możemy zaufać, bo jak ten samochód stoi pod domem to ciebie może kusić, żebyś ty jeździł na cele prywatne. A ludzka natura jest taka, że jak cię podkusi ten samochód, spojrzysz na niego, pomyślisz, żebyś się przejechał, to już wtedy tracisz prawo do odliczenia VAT-u. Więc my jako Fiskus dla twojego bezpieczeństwa powiemy ci, że w jednoosobowej działalności gospodarczej tego typu to ty 100% VAT-u odliczyć nie możesz. No absurdalna historia, no, ty, ja nie rozumiem. To jest moim zdaniem, moi drodzy, tak to już prywatnie, to jest daleko idąca nadinterpretacja przepisów i w ogóle naciąganie regulacji ze strony fiskusa. No gość we wniosku interpretację mówi, nie będę jeździł na cele prywatne, nie chcę jeździć na cele prywatne, a Fiskus w odpowiedzi na tą interpretację mówi mu, ale no może to jest stan faktyczny, który ty przedstawiłeś, ale my generalnie uważamy, że jest ryzyko, że będziesz jeździł, więc dla twojego bezpieczeństwa nie odliczaj 100% VAT-u. Sprawa trafiła do NSA, a potem do WSA, a potem trafiła, moi drodzy, do NSA i oczywiście podatnik sprawę wygrał, czyli mówiąc w skrócie, sądy powiedziały, że nawet jeżeli takie ryzyko jest, to jest, zawsze jest czynnik ludzki, ale do jasnej cholery, jak gość mówi, że nie będzie jeździł, to nie będzie jeździł. Trzeba ludziom wierzyć, tak? A jakby się okazało, że jeździ, to proszę ścigajcie go i kontrolujcie, a nie uprzednio zakładajcie, że on kłamie. Nie? Także sprawa wygrana. Można w jednoosobowej działalności gospodarczej od samochodu 100% vat moi drodzy, odliczyć. Dobra, jeżeli chodzi o VAT, mam jeszcze jeden ciekawy temat yy, i to może być temat problematyczny, yy, a mianowicie puste faktury. I pojawił się taki ciekawy wyrok NSA dotyczący pustych faktur. Moim zdaniem to raczej jest jasne, ale żebyśmy mieli tutaj, wszyscy byli po tej samej stronie. Jeżeli, moi drodzy, jest historia taka, że ja gdzieś tam wystawiłem puste faktury albo ba, z drugiej strony otrzymałem puste faktury, to ja oczywiście chcąc uniknąć odpowiedzialności, chcąc uniknąć ryzyk, mogę te faktury skorygować. No nie ma problemu. Tylko pojawił się temat taki, kiedy ja te faktury skorygować mogę. No bo tutaj jest założenie takie, że ja tej korekty nie mogę czy nie powinienem robić, jeżeli fiskus już powziął informację o tym, że ja, czy poinformował mnie, że prowadzi jakieś kroki, jakieś postępowanie w tym kierunku. No i właśnie w ostatnim wyroku NSA dokładnie o tym była mowa. Czy NSA powiedział tak, na, jeżeli wystawiłeś mój drogi puste faktury, a fiskus cię już poinformował, organy pod Podatkowe Cię poinformowały, że jakieś postępowanie jest prowadzone, że jakieś czynności są podejmowane, to po to można przyjąć, że organy podatkowe już powzięły wiadomość o tych pustych fakturach, a co za tym idzie, ty już korekt robić nie możesz. Więc, moi drodzy, korygujemy tylko do czasu, aż się skarbówka dowie. Jak się dowie, to już nie możemy korygować, potem ona nam przyjdzie, powie, co zrobiliśmy źle, i wtedy nam to, moi drodzy, skoryguje. Tak jest. Dobra. OK, co dalej z VAT-u? O, to jest ciekawe. Mamy w VAT-ie takie zwolnienie, moi drodzy, dla prywatnego nauczania i mamy takie usługi prywatnego tego nauczania, są zwolnione z VAT-u. Natomiast pojawiło się pytanie, bo ja nie widzę problemu z tym, że takiego prywatne, takie, tak prywatnie naucza osoba fizyczna. Natomiast w jednym z ostatnich wniosków o interpretację o to prywatne nauczanie zapytała spółka cywilna. Czy była spółka cywilna osób? Fizycznych, że była jasność, to sama spółka nie nauczała, tylko te osoby fizyczne nauczały w ramach tej spółki. No i pojawiało się pytanie, czy ich usługi nauczania też będą z vat zwolnione. No i zapewne ku ich zdziwieniu, ale też trochę mojemu, Fiskus stwierdził, że no niestety nie do końca. Słuchajcie, usługi z nauczania prywatnego są zwolnione, jak są świadczone przez osoby fizyczne. Jak robi to spółka cywilna, nawet osób fizycznych i sama spółka, wiadomo, że nikogo nie będzie edukować, to tak czy siak taka usługa z VAT-u zwolniona nie będzie. Dziękujemy, do widzenia. No dobra. I tym pozytywnym akcentem kończymy VAT i przechodzimy, moi drodzy, szybciutko do innych tematów. Tutaj już tak dużo nie będę opowiadał. Najciekawsze rzeczy, bo dużo też się nie działo. Po pierwsze, od przyszłego roku wyższa stawka akcyzy na wyroby tytoniowe, 2,7 do 3,1 zł za paczkę ma być drożej, także palacze uważajcie, po pierwsze, po drugie od przyszłego roku to już jest jasne, wzrośnie nam podatek od nieruchomości, czyli klasycznie niezależnie od zmian, które mamy w podatku od nieruchomości i tak jego stawki wzrosną, bo są uzależnione od inflacji, podobnie również wzrosną różnego rodzaju podatki opłaty lokalne, między innymi opłaty uzdrowiskowe, opłaty miejscowe, tamte wzrosty, ja wam przypomnę w zeszłym roku to były gigantyczne, w tym roku były gigantyczne wzrosty, bo rok wcześniej mieliśmy gigantyczną inflację. Teraz ta inflacja jest niższa, więc te wzrosty podatków, opłat lokalnych będą niższe, ale już mniej więcej wiemy, na jakim poziomie to się będzie kształtowało: około 2,7%. Dobra. Dalej, moi drodzy, pojawił się temat związany z dalej podatkiem od nieruchomości. Tym razem pytanie pod tytułem właściciele elektrowni fotowoltaicznych, tak? Czy płacą od całości podatek od nieruchomości, czy tylko od części budowlanej? No i moi drodzy, zaskoczenie zostało wydana w tym znaczy zostało takie pytanie zadane w interpelacji poselskiej. Mamy odpowiedź na tą interpelację poselską. Nie zgadniecie, kto tym razem wypowiedział się w ramach podatku od nieruchomości, bo przed chwilą ta sama. Sama osoba wydawała interpelację poselską dotyczącą polskiej strefy inwestycji. Teraz o podatku od nieruchomości, tadaą, tada, Pan Jarosław Neneman się wypowiedział, wiedzący i wskazał nam tutaj, moi drodzy, że dobrze jest, że pozytywnie jest, że. Właściciele elektrowni fotowoltaicznych płacą podatek tylko od części budowlanej. Także pozytywna odpowiedź na interpelację pan Jarosław w każdym temacie odpowiedzi na interpelację udzieli. Także, jakbyście się chcieli coś o podatkach dowiedzieć, zgłaszajcie się do swoich posłów, ze swoich okręgów. Niech oni piszą interpelację do pana Jarosława, gdyż on w każdym temacie nam tutaj informacje jest w stanie udzielić. No dobra, co z innych tematów, jeszcze moi drodzy, mamy wyroki fajne. To są wyroki sądu okręgowego. Rzadko o nich mówię, bo w podatkach głównie mamy. Prawda, sądy administracyjne, natomiast niektóre sprawy około podatkowe są również rozpatrywane przez sądy powiedzmy powszechne. I to są sprawy przede wszystkim dotyczące ZUS-u, dotyczące składek, i dotyczące m.in. składki zdrowotnej. I tutaj wam chciałem powiedzieć, że kilka wyroków ciekawych się w ostatnim czasie pojawiło. W tym wyrok sądu okręgowego Warszawa Praga, w którym to wyroku. ZUS przegrał z, podatnie, z przedsiębiorcą sprawę dotyczącą, moi drodzy, składek z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a konkretnie dotyczyło to różnic remanentowych. W innych sprawach ZUS poprzegrywał również tematy, m.in. dotyczące składek zdrowotnych w wymiarze takim jak środki trwałe. Także tutaj mamy ciekawe historie, mamy ciekawe podejścia i po latach wreszcie to stanowisko zaczyna Zaczyna się pojawiać nam korzystne również sądu powszechnych w zakresie składek zdrowotnych przedsiębiorców. Natomiast no długo się nie pocieszymy, bo jak wiecie, jak już mówili, mówiłem, w tych składkach zdrowotnych zmiany idą. Kiedy te zmiany wejdą? No, zobaczymy, może w przyszłym roku, ale to jest takie duże może, czy to będzie, czy nie. Dobra, co dalej? Yy, yy, dobra, interpretacja, coś dobrego na koniec, może. Interpretacja dotycząca PCC. Przypomnę wam tutaj, że jest taka historia, że mamy coś takiego jak. Yy, te zmiany w PCC dotyczące pierwszego, nabycia pierwszego lokum. Tak? Czyli, jeżeli ja kupuję sobie pierwszą nieruchomość na cele mieszkalne, to mogę PCC nie zapłacić. Natomiast y, pojawiła się taka historia, że była sobie żona z mężem, oni mieli wspólność majątkową i ten mąż miał nieruchomość. Nie? No jeżeli żona by chciała kupić nieruchomość, ale była we wspólności, gdzie już tą nieruchomość potencjalnie miała, to w tym przypadku nie mogłaby korzystać z tegoż zwolnienia. Natomiast jeżeli. Żona by podpisała z mężem umowę o rozdzielności majątkowej i ten, ta nieruchomość, którą mąż posiadał, weszłaby do majątku prywatnego męża, to wówczas żona, kupując nieruchomość, mogłaby skorzystać z tej ulgi na. PCC. Także, moi drodzy, trzeba by się trochę napocić, trzeba by rozdzielić majątek, trzeba by zrobić intercyzę, ale jak to wszystko zrobimy, to 2% PCC nie zapłacimy. Warto, nie warto, pozostawiam to do waszej, moi drodzy, do waszej oceny. No dobra, jeszcze i na koniec dwa tematy króciutko. Pierwszy temat, o którym chciałem Wam powiedzieć, to będą nowe wnioski, czy są nowe wnioski, od wczoraj tak naprawdę wnioski o wydanie interpretacji podatkowych, techniczne zmiany, kosmetyczne, nic się tak naprawdę nie zmieniło, natomiast jakby ktoś składał wniosek, pamiętajcie, że tam nowy formularz się pojawił, trzeba na to generalnie zwrócić uwagę. To jedna rzecz, no i druga rzecz, to jest hicior, Ministerstwo Finansów zaproponowało reformę Krajowej Administracji Skarbowej, reformę kasów, w postaci takiej, moi drodzy, że będą nowe komórki, nowe nazewnictwo. Znika nazwa delegatura generalnie, bo się źle kojarzy, więc w Kasie już delegatur nie będzie i będą zmiany organizacyjne. I wszystko byłoby dobrze, i wszystko byłoby pięknie, i może by to szło w dobrym kierunku, gdyby nie jeden problem, moi drodzy. A mianowicie e, jak wskazuje pani Agata Jagodzińska, która jest przewodniczącą ale też Związków w Kas, uwaga. Sprawa budzi kontrowersję, ponieważ uwaga, Ministerstwo Finansów nie przekazało pracownikom kas informacji na temat celu oraz zakresu planowanej restrukturyzacji. <laughs> Czyli uwaga, restrukturyzacja w kasie, reorganizacja w kasie, pięknie idzie, robią wszystko od nowa, będzie cudownie, tylko zapomnieli o tym poinformować kas i pracowników kasu. Idąc tą drogą, no powiem szczerze, może się może się nie udać. To tak jakby podatki nowe wprowadzili i podatników zapomnieli o tym, moi drodzy, poinformować. No, popracujcie, kochani, tam w tym ministerstwie nad komunikacją. Ja nie mówię, że reforma jest zła czy dobra, pewnie będzie w dobrym kierunku, tylko zainteresowani dobrze, żeby o niej wiedzieli, bo z tych wypowiedzi medialnych czytamy, że no dość pracownicy kasu są mocno zdziwieni, że dotknęła ich reforma, o której nikim, moi drodzy, nie powiedział. No dobra, tyle na dzisiaj. Nie mam więcej tematów. Jak widzicie, no dzisiaj wyjątkowo, nawet krócej się wyrobiłem niż zwykle, bo tam 50 minut mi to zajęło. No powiem wprost, no są te zmiany klasyczne. Podsumowując jeszcze. Wracając do początku naszej dzisiejszej do dzisiejszego spotkania, czyli sygnaliści, czyli JPK -CIT, które tutaj jedno i drugie będzie przesuwane, składka zdrowotna, której nie widzimy na horyzoncie, podatek od nieruchomości, w którym cały czas jest majdrowane, więc mamy historię taką, jest tam 10, powiedzmy 9 sierpnia, my moi drodzy nie wiemy nic na czym stoimy, tak, to może wejdzie, to może nie wejdzie, to może za chwilę, to może później, także generalnie jest mocny bałagan, ale ten mocny bałagan można przykryć jednym takim parasolem, nawet jeżeli te wszystkie Wszystkie zmiany by weszły, to zwróćcie uwagę, że nie jest to za dużo. To nie są zmiany jakieś tam potężne, rozłożyste, wielkie, raczej małe i raczej skromne. Także my tutaj wewnętrznie taką dyskusję również w kancelarii prowadzimy, no, która mówi tak: za dużo to się generalnie nie dzieje, i nasz kochany rząd nie chce czy boi się za bardzo zmian wprowadzać. Także w podatkowych, takich stricte podatkowych zmianach, raczej posłucha. Gdzieś tam tych kaucji dotknął, gdzieś tu powiedzą, że minimalny zostaje, ale generalnie za dużo się nie dzieje, co jest wiadomością na pewno dobrą dla firm, na pewno dobrą dla wszystkich, którzy mają dość już tych zmian, trochę gorszą dla doradców podatkowych, dla szkoleniowców, ale my sobie poradzimy, przeżyjemy. Na pewno nie musicie, moi drodzy państwo z ministerstwa, jakoś szaleć teraz ze zmianami, żeby nam zrobić dobrze. My przeżyjemy, a wy dalej dajcie troszeczkę ludziom podatkowym biurom rachunkowym odpocząć. No dobrze, moi drodzy, tyle chyba na dzisiaj, już nic więcej nie będę wam opowi opowiadał. Dodam tylko, że od jakiegoś czasu śniadania podatkowe moje pojawiają się również na moim YouTubie. Dotychczas były tylko podatkowe podsumowanie miesiąca. Teraz wrzucam również śniadania podatkowe. W związku z czym, jakby ktoś chciał obejrzeć z otworzenia, polecić komuś to dzisiejsze śniadanie, na YouTubie najpóźniej jutro, w poniedziałek to śniadanie się. Pojawi, natomiast dodam jeszcze, bo pytaliście tu jakieś sygnaturki, czy pytaliście o na przykład ten JPKC, skąd to wynika? Pod nagraniem na YouTubie. Będą linki dotyczą do zmian ustawowych, będą linki do, syg będą sygnatury interpretacji i będą sygnatury wyroków, także wszystko tam, moi drodzy, znajdziecie. Ja na koniec jeszcze tylko przypomnę i zachęcę Was jeszcze raz do followowania mnie na moich social mediach, na Instagramie, na Facebooku. To jest po pierwsze. Po drugie, poproszę Was uprzejmie, jak się zakończy wydarzenie, pojawi się ankieta. Będę bardzo wdzięczny za oceny, za jakieś komentarze. To jest zawsze wartość dodana dla nas, które sobie później. Zbieramy i wykorzystujemy na potrzeby marketingowe i nie tylko. Także lajkujcie, komentujcie, dajcie oceny, nawet złe. Chodzi o to, żeby było obiektywnie. I co? Chciałem wszystkim, moi drodzy, życzyć miłego weekendu, bo ten weekend już za chwilę. Wszystkiego dobrego. Mają być jakieś super piękne temperatury. Także wygrzewajcie się, odpoczywajcie. I co? Widzimy się na kolejnych wydarzeniach. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.